Witajcie, ja jestem Chudy, a to jest kolejny odcinek Kariery Milanem. No i teraz czeka nas mecz z Romą, półfinał. W sumie ostatnio wygraliśmy 3-1, prawda? To jest drugi mecz. No i myślę, że w sumie jednak chyba to możemy przesymulować. Co prawda gramy na wyjeździe, może być trudniej. Ale wydaje mi się, że mamy na tyle mocny skład, że możemy im zaufać, że na symulacji będą w stanie to wygrać, prawda? Dalej spróbujemy, czemu by nie? Oj, ktoś tu jest, dobra, ktoś jest kontuzjowany chyba, ale to na ławce? Był, chwila. Nie no, wszystko jest okej w składzie, to ktoś na ławce musiał być kontuzjowany. W takim razie rozpoczęli, zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że Milan da radę pokonać Romę, albo chociaż zakończy to takim wynikiem, który da nam awans do finału. Na razie po pierwszej połowie na 0-0, tylko jedna żółta kartka była. No i zaczynają się zmiany, może one coś wniosą, może ktoś z nowo wpuszczonych zawodników strzeli bramkę. Zobaczymy. No 10 minut do końca, 5 minut do końca. No i jednak bezbramkowy remis. Okej, okay, ale to daje Milanowi oczywiście awans do finału, w którym właśnie zmierzymy się z kim, już wiadomo. Bo tam w drugim półfinale było Napoli i ktoś jeszcze. Napoli, Fiorentina. Napoli wygrało 6-3. Nawet większy wynik nabili niż my. Okej, okay. Mam nadzieję, że Napoli damy radę pokonać w finale. Ale teraz też mierzymy się z Napoli w lidze już w Serie A i potem zmierzymy się z Fenerbahce w Lidze Mistrzów. No okej. Okay. Ja bym raczej dał odpocząć tym tutaj składowi A na Lidę Mistrzów. Dlatego zagramy składem B i mam nadzieję, że on sobie poradzi. No dobra, to dokonamy małych korekt za chwilę. Chyba Alex miał kontuzję, nie? Bo jest taki bez siły jakiś. Dobra, w takim razie wpuśćmy za niego nie Thiago Silva, nie Glika, jakiegoś innego środkowego obrońcę to my mamy? Czy wszystkich posprzedawaliśmy? Chyba wszystkich sprzedaliśmy niestety, ale Villa. Nie wiem czy to się wymawia. Nie, Villa. Villa, bo to jest jedno. Dobra, nieważne. To chyba nie mamy zresztą tak jak po hiszpańsku, ale niech będzie. On tutaj na środku obrony, bo naprawdę nikogo innego nie posiadamy niestety. Coś, dobra, nieważne, zaczynamy, może zaraz przestanie coś na zewnątrz. Chyba kosiarka. Dobra, rozpoczynamy to spotkanie. Dobre podanie do przodu do Montolivo, Ricardo Montolivo. Zablokowany trochę strzał. Mam nadzieję, że tak bardzo tej kosiarki na nagraniu nie słychać, naprawdę. Już nie mają kiedy kosić trawy. I Napoli broni Abbiaty, dobitka niecelna. W normalnych warunkach zamknąłbym okno, ale to jest niewykonalne przy tej temperaturze niestety. Dobre podanie do Montolivo, Montolivo do Nianga. Niang! Aj no, nie zmieścił gdzieś tam tej piłki. Prosto w nogę bramkarza trafił. Ojojojojojojoj, Napoli prowadzi. Niestety. Stało się, Abbiaty już nie zdążył obronić drugiego strzału, tutaj zacznę powtórkę, tutaj no faulowany był mój obrońca, no i tutaj dobitka niestety. 1-0 prowadzą zawodnicy z Neapolu, ale nic się nie stało, mamy jakąś tam przewagę nad nimi, ale w sumie oni chyba byli na drugim miejscu, nie? Musimy uważać i na pewno nie grać takimi podaniami, musimy jak najszybciej zaraz tą piłkę odebrać. Menes, będzie szansa na wyrównanie, jeżeli Menes nie wpada, odbija się od bramkarza, no i nic, tak mogłem podać do Nianga niestety, ale dobra. Mamy rzut rożny, Honda, dośrodkowanie, strzał z główki i gol! Kto to? Ureta? Czemu tam na koszulce pisało mu Ureta? To Bonera chyba jest. Nie, Andrea Poli. Stary, co ci pisze na koszulce? Czemu ci pisze Ureta jakieś? Poczekaj. Chwilę. No tak. Chwila. Chwila. Cię pogubiłem. Teraz, o. Zobaczmy, gdzie on jest. Teraz. Nie, to są, nie są. Moich piłkarzy potrzebuję. To nie on. Nie on. To będzie on. Nie, to jest Montolivo. Jest Poli. Okej, okay. Zobaczmy chwilę dalej, przewińmy. Rzut rożny. I to on strzela. Okej, okay. A na koszulce pisze mu Poli. Ja sobie to nagrałem, muszę zobaczyć. Tam
wyraźnie pisało uretta jakieś. Jeśli też to widzieliście, napiszcie w komentarzach, bo ja może mam jakieś zwidy. Dobre podanie do Meneza. Jerry Menez poradzi sobie z obrońcą, będzie szansa na... I jeszcze 2 do 1 przed końcem pierwszej połowy, no jest! Milan prowadzi bramkę do szatni, Napoli zdezorientowane, no i zaskoczone. Dwie szybkie bramki, Rossoneri w końcówce pierwszej połowy. No i zaraz powinien być widzek. 7 bramka Meneza w lidze. Dokładnie tyle samo ma ich teraz co Jackson Martinez, który też nam przed chwilą strzelił bramki, to też była jego 7. Ach, ta kosiarka. I też można kosić trawę. Już 45 minut fifowych minęło. Dobra, koniec pierwszej połowy. Wynik 2 do 1 dla Milanu, ale walka jest ostra, no i mam nadzieję, że do samego końca będzie ciekawie. To więc jakieś zmiany może jeszcze? Czemu by nie? Kto tu na co dzień nie gra? Essien nie gra na co dzień, więc... Za Snydera bym bardziej proponował, bo Snyder chyba trochę więcej gra niż oni wszyscy. Dobra, zaczynamy drugą połowę. Menez! Menez będzie 3 do 1, czy będzie, czy jest? Jest! Francuz! Na 3 do 1, no właśnie wyprzedził Martineza. Szybka bramka na początku drugiej połowy. Jerry Menez, będzie szansa na hat-tricka. Francuz uderza, broni, bramkarz, no no. 69 minuta, będzie rzut rożny. Ricardo Montolivo, dośrodkowanie i będzie, nie będzie. Łapie spokojnie bramkarz, ten strzał był trochę za słaby. Nieczysto uderzona piłka głową, no i ta piłka leciała taka tak do góry, takim łukiem powoli, no i sami zresztą widzieliście. Niang przejął piłkę. Niang ma swoją drogą dużo bramek, więc mógłby jeszcze jakąś do tego dołożyć. Niang trafia, już myślałem, że trafi w Meneza, ale jednak nie. 4 do 1. Niang oczywiście zdobył są bramki. Zaraz zobaczymy, ile on już ma, bo on ma chyba potencjał na króla strzelców ligi, tak mi się wydaje nawet. 12. Myślałem, że trochę więcej, ale dobra, zaraz sobie zobaczymy tabelę strzelców. Nie wiem, czy zaraz, czy może w kolejnym odcinku, bo teraz będzie Liga Mistrzów, ale... Kiedyś na pewno na tą tabelę strzelców zerkniemy, bo wiem, że Niang gdzieś był w czołówce. Martinez, Jackson Martinez, uderzenie między nogami, a Abiaty 4 do 2. Napoli wraca do gry, mają 13 minut jeszcze. 8 bramka Kolumbijczyka w Serie A. Jak on to puścił, Abiaty, między nogami, niestety. Będzie trzeba zmienić rezerwowego bramkarza chyba, chociaż Abiaty, no... Lubię cię stary, ale... No dobra, już zresztą nie zmienimy, bo ostatnie pół sezonu gramy. Chcemy jak najszybciej, bo FIFA 16 nadciąga. Wielkimi krokami. Już demo będzie 17 września na Xbox One chyba tylko, tak, Xbox ma chyba pierwszeństwo. No niestety ja nagram trochę później, bo będę nagrywał z PC-ta, nie mam niestety sprzętu do nagrywania z konsoli, a nie będę wam nagrywał aparatem demo, no, chyba że jakieś mega pierwsze wrażenie będzie, to te coś z Xboxa spróbujemy nagrać, ale tak to raczej nie bardzo. Montolivo ma kontuzję. Jak to się stało? Ciekawe. Suso, o, nie widziałem się. To Suso tu, Honda tu może iść. No i dobra, niech będzie. Może jeszcze Bonaventura, jak już robimy te zmiany, to czemu by ich wszystkich nie wykorzystać do końca? Montolivo, przemęczenie, prawda? Padł po prostu na murawę. Dokładnie. Naciągnięty mięsień i rzut rożny dla Napoli. Dośrodkowanie, słabe. Słabe wybicie też było. Martinez, zatrzymajmy go panowie, bo tu zaraz będzie bramka kontaktowa, tak być nie może. Dobrze, Essien sobie poradził. Podanie do Meneza, trochę za słabe, ale jest, opanował Francuz piłkę. Podanie do Nianga, faul. Haha, dokładnie. Tak, te podania trochę niedokładne były między tymi dwoma zawodnikami, nie do końca się rozumieli, ale wywalczyli rzut wolny ostatecznie dla nas. A zaraz sędzia też powinien skończyć to spotkanie, myślę, że już Milan ma zwycięstwo w kieszeni. Wyrównane w miarę spotkanie, Milan okazał się trochę lepszy, trochę sprytniejszy, trochę celniejszy, ale Napoli też zagrało nieźle, dwie bramki nam strzeliło, prawda? A to jest skład B, proszę państwa, skład A odpoczywa na Ligę Mistrzów, żeby zmasakrować tam tureckie Fenerbahce. No i Menez zawodnikiem meczu, oczywiście, przechodzimy dalej. Muszę sobie trochę przestawić mikrofon, bo wydaje mi się, że trochę w niego dmucha. Okej. Okay. Swoją drogą, zamówiłem sobie nowy mikrofon. Myślę, że już jutro powinien do mnie przyjść.
Ale czy jutro już będę z niego nagrywał? Nie wiem, zależy o której godzinie do mnie przyjdzie. 3 miesiące montoliwo kontuzjowany. Słabo. Pokażcie mi w ogóle, jak było w pierwszym meczu. Tylko zaraz, najpierw wiadomości. Arjen, no, nie chcę gadać o wynagrodzeniu. Okej. Na przykład sprawdźmy tę tabelę strzelców. Czemu by nie? Euroliga. Eliminacja do Mistrzostw Europy. Serie A. Niang siódmy. I trochę wypadł z czołówki niestety. Musi więcej grać. No ale dobra. Skład A ustawmy, żeby się nie pomylić potem. I jeszcze sprawdźmy kalendarz. Ile ostatnio z Fenerbahce było? Wygraliśmy 2 do 1. Wiecie, że ja bym to przesymulował chętnie, naprawdę. Zobaczmy, co jest kolejnego. Kolejne by było Fiorentina może, ale niekoniecznie, chyba że kolejny mecz Ligi Mistrzów. Z kimś ciekawszym niż Fenerbahce? Gramy u siebie, prawda? Prawda. Spieszy nam się, prawda? Prawda. Fenerbahce mocne nie jest, prawda? Prawda. Gramy u siebie, czyli mamy większe szanse, prawda? Prawda. Damy radę, ryzyk fizyk. Zamknę oczy. Zamknę oczy. I symulowaliśmy z PSG fazę grupową. Szybciej! 2-1 jest i bra! Czyli, że wynik był sprawiedliwy w poprzednim meczu, ponieważ też było 2-1. No jest okej. Okay. Super. Uff, i bra, dwie bramki zdobyła. Ależ emocje na tej symulacji były naprawdę. Dobra. Wiecie, nie chcę właśnie... wiem, że mamy jeszcze miesiąc ponad do FIFA 16, nie? A będziecie mówić, że tak się spieszę bardzo, a mam czas, spokojnie będę zakończył ten sezon. No, teoretycznie tak, ale mam jeszcze inne serie, prawda? Prawda, jak zakończę jedną szybciej, to wtedy będę mógł... skład B. Będę mógł bardziej się skupić na innych i inne też po kolei kończyć, żeby ze wszystkim zdążyć przed FIFA 16. Bo na przykład, no wiem, że z Milanem spokojnie bym zdążył, nawet jakbym grał teraz chyba wszystkie mecze. Większość przynajmniej grał. Oj, przegrywamy. Dobrze, 2-1. Snyder i Poli. Tak, z Milanem bym zdążył, ale na przykład z taką drogą do BPL mogę już mieć problem. Z karierą zawodnika to tam też zdążymy. Z karierą bramkarza też może być problem, więc właśnie i z karierą dwóch menadżerów, to jest też priorytet, bo tam nam trochę brakuje jeszcze. Dlatego jak będę kończył stopniowo te wszystkie serie wcześniej, może jeszcze, myślę, że Milan jeszcze przed końcem wakacji się zakończy i kariera zawodnika możliwe, że też właśnie mogę coś robić, jak tak gadam. Mecze reprezentacji teraz. To są mecze towarzyskie, dokładnie, no to symulujemy, mamy to kompletnie w dupie, tak naprawdę. Nagroda to nie, okej. Okay. Zaraz się dowiemy, z kim gramy, musimy sobie sprawdzić. Dobra. Chyba już wszystko wyjaśniłem, tak? Że z niektórymi seriami spokojnie zdążę, z niektórymi niekoniecznie, dlatego te, co się da jak najszybciej zakończyć, to staram się je zakończyć jak najszybciej, a te, co zostaną, to no myślę, że niektóre mogą się zakończyć no tuż przed wyjściem FIFA 16, na przykład dzień przed wyjściem, albo dzień przed demem, bo jak wyjdzie demo, ja już FIFA 15 kończę, zawsze tak robiłem przeważnie, no chyba że coś zostanie, że będę jeszcze musiał coś dokończyć, to wtedy będziemy kończyć. Dobra, Fiorentina. Skład A proponuję, ponieważ Fiorentina jest nie najgorszym zespołem, dlatego skład A warto, żeby zagrał. I 4 do 1, proszę Państwa. KK kontuzjowany. I wy mówicie, że ja dużo wygrywam na tym poziomie zawodowym, że jest większym. No ale cholera, na symulacji też tak wygrywają, więc no to jest chyba sprawiedliwe, nie? Dobra, dalej. Konferencja prasowa, kontuzja zawodnika 6 tygodni. Kaka, niedobrze. Ale dobra, mamy go chyba kim zastąpić, prawda? O, z Lyonem gramy, pięknie. Z Lyonem sobie zagramy, u siebie oczywiście. Kaka zostanie zmieniony przez Sneijdera, mam montowy, bo jest tu kontuzjowany. Dobra, tu wejdzie Honda i może Poli. O. Niech tak będzie. Tak więc zaczynamy to spotkanie. A Pirlo jest nie w formie coś. Dobra, zobaczmy inne składy w ogóle Ligi Mistrzów. Nie to, czemu to wszędzie w tabelę chce być dobrze. Barcelona z Borussią.
Real już wygrał 4-1 z Benficą i Bayern wygrał 2-0 z Baselem. Basel, czekajcie, Basel wyeliminował Chelsea, tak jest, Basel wyeliminował Chelsea. Ciekawie, ciekawie, no okej, niech będzie. Tak więc zaczynamy już to spotkanie, ostatnie w tym odcinku. W ćwierćfinale Ligi Mistrzów AC Milan zmierzy się z Olympique Lyonem. Rozpoczynamy. Neymar? Neymar? Neymar przed pola karnego, znaczy z linii pola karnego, rzut rożny będzie. Okej. Okay. Pirlo dośrodkowanie. Na Robena, Arjen Robben, no nic z tego. Chyba Robben najlepszym główkującym nie jest, on mógłby też równie dobrze dośrodkowywać jak Pirlo. Ooo, Lacazette? Chyba tak, chyba on właśnie zdobył bramkę i przegrywamy w tym momencie. Tak jest, dokładnie Lacazette strzela Milanowi, niedobrze. To jest ćwierćfinał, ja sądziłem, że Lyon aż tak trudny nie będzie, a tu jednak robi się gorąco, musimy się wziąć w garść, panowie, i jak najszybciej wyrównać i być może wyjść na prowadzenie. Nie, Kokorin! Kokorin, będzie szansa, dobrze, Diego Lopez. Sneijder, podanie do Pirlo, Andrea Pirlo nie wyrównuje. Dobre podanie do Neymara. Neymar. Dobrze, wchodzi w pole karne Brazylijczyk. Będzie szansa, strzela i bramki nie zdobywa dobitka Arjen. Robben nie trafia z główki. Rzut rożny, aha, jednak było zablokowane, okej. Okay. Andrea Pirlo, dośrodkowanie na Ibre. Ibra! Ojojoj, no oczywiście Ibra musiał to trafić. Był chyba najwyższy, no ale jednak bramkarz to obronił. Spróbujemy jeszcze raz. Czy na Ibre? Zobaczymy, jest na Ibre. Ibra! Oj, to było słabe, już mogłeś z nogi Ibra, może by to było lepsze. Ibra do Neymara, który został tam trochę przyblokowany, no i niestety sędzia kończy pierwszą połowę. Neymar tam jeszcze fauluje, ale na szczęście już po gwizdku. Barcelona w tym czasie prowadzi z Borussią 1-0. Okej, okay. Ale my przegrywamy i to mi się nie podoba, dlatego jakieś zmiany, być może Pirlo, co prawda angażował się w atak, co się często nie zdarza. Był zmotywowany, żeby tutaj prowadzić, no ale jednak się trochę zmęczył przy tym też i potrzebujemy kogoś może bardziej dynamicznego, tak jak Poli na przykład, albo Bonaventura? O, albo Bonaventura na tej pozycji. Co wy na to? Zaczynamy drugą połowę, musimy się zrewanżować teraz. Nie, 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 nie! 2-0, Olympique Lyon prowadzi. Niestety, Kokorin. I co my teraz mamy zrobić? Co my mamy zrobić? Musimy przejść na super ofensywę, no i bić się o remis chociaż, no bo oni zdobyli dwie bramki, to jeszcze na wyjeździe, to jest tragiczne. Podaję do Neymara piętką w wykonaniu Sneijdera. Neymar w polu karnym, będzie szansa, Neymar blokowany, faul nie ma, jajaj, niestety czysto to było. Dobre podanie Ronaldinha do Robena, Arjen Robben. Jest w polu karnym, czy Holender da nam bramkę kontaktową, Arjen Robben, rzut rożny, tylko 9 minut do końca, niech to, nie możemy nic zrobić. Mieliśmy jakiś celny strzał w ogóle, mieliśmy 5 celnych strzałów, więcej niż oni mamy strzałów, a mimo wszystko i tak przegrywamy. Robben do środkowania na Glika, Kamil Glik, nic z tego, czemu to przepuściliście, jeszcze ich piłka, niech to. Lyon nie będzie, będzie 3-0, niech to. Zniszczyli nas kompletnie, nie jesteśmy w stanie im nic zrobić. Menadżer chudy musi chyba zmienić taktykę, bo coś tu nie gra. Coś tu nie gra, albo Lyon jest za dobry, albo Milan jakiś no, zaspany. Jest zbyt gorąco, żeby Milan grał tak dobrze. Lyon jest przyzwyczajony. Taki temperatur może i jest, Neymar jest! 3-1, jedna bramka, chociaż tyle. Chociaż tyle, ale oni mają nadal 3 bramki, to na wyjeździe, niech to. Neymar, Neymar, Neymar. Już chyba następnej nie zdobędziemy, nie? Chyba nie. Jeszcze to taka szczęśliwa bardzo. Dobra, ale może jeszcze szczęście będzie nam sprzyjać. Na maksa, całą drużyną, teraz atak. Dajemy, niech to... Nie, 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 nie w ten sposób. Nie w ten sposób, Neymar dajesz, odbierz to. Dobrze, Neymar jest przy piłce. Sneijder do Ibry, za słabo trochę jest Ronaldinho, ten do Robena, koniec. Jakby już piłkę dotarła do Robena, Robben by ruszył, no i może coś by jeszcze z tego było, ale nie. I zawodnik meczu oczywiście NI? Myślałem, że dla KZ, ale KZ ma tylko 6,8. Ciekawe oceny.
Mimo, że wynik aż 3-1, dużo bramek było, to najwyższa ocena to 7,5. Jestem zdziwiony, naprawdę. Barcelona zremisowała z Borussią, a my przegraliśmy. Niedobrze, bardzo niedobrze. Będziemy mieli bardzo trudny rewanż i to w dodatku na wyjeździe. Ale będziemy zdobywać bramki na wyjeździe. Musimy zdobywać właśnie, czy będziemy zdobywać. Trzeba to zadać to pytanie, bo mówię, że będziemy zdobywać. Ale nie jest pewne, czy będziemy zdobywać. Kurde. Niestety. Ktoś się rozwinął? Nie bardzo chyba. Dobra. Skład B proponuję na ten mecz 2 kwietnia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. 1-0 po bramce Hondy. Okej. I czas na rewanż. Czas na rewanż z Lyonem. Co mogę powiedzieć? Będzie ciężko. Będzie bardzo ciężko. Zagra skład A oczywiście. Ronaldinho nie w pełni sił. No dobra, tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. A w tym momencie dziękuję Wam za uwagę. Zobaczymy już wkrótce, gdzie będziemy się rewanżować z Lyonem na ich terenie. Musimy wygrać 3-0, bo 2-0 nam nic nie da. Przy stanie 2-0 ten będzie ich ten, a jak 3-1 to dogrywka. 3-0 musimy wygrać. To jest trudne. Naprawdę. Będzie bardzo trudne. No dobra. Pozdrawiam. Cześć. Módlcie się za mnie, żeby w kolejnym odcinku Milan dał radę. Albo i nie.